Anioł Ariel, wąsik zapuścił, ciągle lata. Natury nie oszukasz. Tak oto nadchodzi czas na Giordana. Aniele Lubega, zaczynamy drugi etap. Dlaczego pan się tutaj znalazł? Ja miałem pewną misję, pewne zadanie. Pomagałem ludziom. Może ja mógłbym spadać stąd? Codziennie robiłem jeden dobry uczynek. Giordanek, dorzuć do winka. Prawdziwy anioł z pana. I straciłem moc. Jeżeli ja dobrze rozumiem, pan potrzebuje telefon do pana Boga? A tam zaraz do pana Boga. Przecież on nigdy nie podnosi, wiadomo. Abonent czasowo niedostępny. Nieładnie się bawicie! Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Penis mi urósł. Widzę, ty świnio. Coś dziwnego się dzieje. Co? Sam nie wiem, o co chodzi. Znalazł mi sobie jaką babę, ożenił się. Zresztą nie musisz się żenić. Żeby się mleka napić, gdzie trzeba sobie krowy kupować. Może poszlibyśmy do jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy porozmawiać przy drinku. A to co ma być? Panowie z niewielkim brzuszkiem mają takie same szanse u pani, jak ci posągowo piękni. Naprawdę? Ale z niewielkim brzuszkiem. Wiesz co, pierwszy raz czuję coś takiego... Tak mnie coś... Nie wiem, co to jest. Zakochał się pan? Mam wszystkie objawy. Będzie zła, że inny pan dyrygent batutom dał znak. Tu sercom by razem już śpiewały. Zawsze był taki sentymentalny. No, aż zęby bolą.